spytał się, dla kogo pracujemy, nie powiedzieliśmy oczywiście. Poszło. Dobra, spierdale, jedziemy. Wyjebaliśmy go. Jedź. Jedzę na rozumie, jedź. Ładnie nam odjebało znowu. Żeby potwierdzić informacje i dowiedzieć się, jaka jest nasza cena. Oraz złożyć wam swoją propozycję. Jak oni wszyscy je kurwa zbiorą w kupę i się dowiedzą, jak my tu działamy, nie? Bo lepiej dzwoń do pastora, czy jest kurwa tam jeszcze wolne miejsce gdzieś, bo nas stąd kurwa wywiozą. Słucham. Witam. Dobra. Witam. Mam prezent mały. Nic, Stefan, posłuchaj, kurwa, jak się podrywa kobiety. Zaraz przyjedzie moja rypaczka. Jak ty kiki podrywasz, kurwa. Zaraz przyjedzie moja rypaczka. Gdzie możemy się spotkać? Weźli GPS-a, to podjadę. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze tej twojej farmy, a wiele o niej słyszałem. To możemy tam. Tylko musi być dobra, GPS-a, dobra. Pooglądałbym zwierzątka. Inaczej, weź sobie otwórz, weź sobie, masz GPS-a. Mapę pewnie w samochodzie, nie? No, GPS-a. No. No, wyszukaj które to farmy i tam się za chwilę możemy spotkać, nie? Dobra, to ja zbiorę tylko kurwa od pijaka, bo jesteśmy na imprezie i on tutaj napastuje ludzi. Okej. Okay. Hej. Hej, hej. A, ej. A. Halo, jesteście już? Tak, jest. Spóźniło się na koncert, pan zbierna. No już, już dojeżdżamy. Tak leci. Co? Oliwka Brandy się na koncert spóźnia, pa jak leci za pierwsze. Widzę, no. Zniknęła w horyzoncie. Kurwa, 21.30 miałaś być, kurwa, kto ci płaci za to? Tylko nie stój tam blisko środka sceny, bo tam nie ma wzmocni. Może już się, kurwa, lekko urwać. Żeby się nie ten... Coś tu są jakieś zwierzaki, czy tylko świnie? Świnie, kury, krowy. Gdzie te kury? W kurniku tam, w środku powinno być. Kurwa, no niech krowy to otwierają. No tam jest kurnik, jest ten paśnik. Kurnik. A okno życia jest niedaleko? Tak. Groby! Tucznik! No, dzień dobry, cześć chłopaki. Dzień dobry, tucznik. Ma to. Jeszcze ja, raz, ale, kurwa, ty się spasłeś, świnio. Jak ty, kurwa, zżarłem trochę ze stresu. Ja. Stres mam, kurwa. To woda, to woda, to woda. No, trochę by trzeba wodą. Kole piłem, wiesz? Mam schizofrenię, słyszałem babkę. To co, pokaż nam farmę? No oczywiście, że wam pokażę farmę. Słyszałeś naszą singiel nasz? Słyszał. A, chodzi mi po głowie właśnie, pytam się kiedy na Spotify'u. A, pewnie nigdy. Ja p***ole, nie uwierzę sobie. Ej, dobra, zróbmy ze Spotify'a Mendoza i Samir. Po prostu zróbmy, takiego. No, zróbcie po prostu takiego. Ja będę spukał, bo zajebiste. Samir! Co? To Rodriguez'a jest, ta? Tam, pokaż Julio zdjęcie jeszcze z momentu, jak mu doliliśmy palca. Poczekaj. Bo tu jest mega dobry, teraz, czekaj. To jest ostatni dział. I ostatniej nocy, gdy zaszło słońce, wszyscy w domu spali. Wszedłem do jego łóżka i podniosłem jego grubą nogę. Powiedziałem, ty moja żaglóweczko, płyń. Samir? I wetknąłem w niego. Co jemu się stało? On lubi czytać, dlatego takie teksty pisze. Nie. Czy ja to biografia? Ja już pokazuję. Panowie. Kurwa. No umowa była, nie? No to w takim razie jak umowa. No mam umowa, zdjęcie, nie? Ale musiałem ci przesłać. Oprócz tego chwilę go pomęczyliśmy, tak z woli ścisłości. Weź odejść, jak masz pierdolić przez telefon. Zaraz dostaniesz zdjęcie jeszcze z momentu obcięcia, bo ładnie zapozował z upalnym palcem. No, zrobiliśmy to, że tak powiem, bez żadnych masek, owijania w bawełnę, wie, że to my. Pytał się, dla kogo pracujemy, nie powiedzieliśmy oczywiście. Chyba, że mieliśmy przekazać pozdrowienia, to ale wolałem, nie byłem pewny, więc nie mówiłem co i jak. Mam nadzieję, że macie kodeks jakiś tam i nie weźmiecie za chwilę od niego następnego zlecenia, nie? Ale to już zależy od was, nie? No nie, chciał nam zapłacić za informację, kto to zlecił. Chcieliśmy przesłać pozdrowienia, ale tak. Po prostu stwierdziłem, że ten... A powiedzcie mi, jakbyśmy się umówili w ten sposób, że tygodniowo dostajecie ode mnie 500 tysięcy przez okres miesiąca. Czy nie weźmiecie od niego zlecenia? No. Tygodniowo. Czekaj. Cześć, zerknę tylko, ile moja piosenka ma odtworzeń. Real time'u. 1 minuta? No? W real time'ie
Ma 23 tysiące, czyli to... Rozumiem, Jezu, dobra. Zbierze te z pieniędzy? No, dobra, dobra. Rozumiem, porozmawiam z nimi. 23 miliony wyświetleń. 23 miliony wyświetleń w niecałe parę godzin. Co ty dobra, gadasz? Dobra, gruby, dawaj, co mamy zrobić? No nie, jak co mamy zrobić? Pokaż mu fotę na początek, żebyśmy kurwa zamknęli transakcję. Daj, nie mam numeru jego. To tylko za Prima. Też nie mam do was numeru, a się przyda, nie? Ja mam do siebie. Jak ja mam mu to wysłać? A ja wiem. Weź mi, wyślij do siebie też. No klikasz tutaj w telefon. No. Galeria. Czekaj, telefon. Na farmę przyjedźcie. Bank, kalendarz, mail. Nie mam tej aplikacji. Bo... Farma, no. Wyślij. Masz na lewy dolny. Bluetooth. Mam. Travis Scott. Albumy. Aha, nie zapisało Liam się. Liam Hudson. Nie zapisało się. Nie napisał się. Rozumiesz? No. Nie napisał się. Ale przysięgam. Ale na było zdjęcie. Przysięgam. Stał przy stole. No, wracając do rozmowy. No, piosenka idzie prężnie. To jest dobre siano. Kurwa, pół bańki to trochę mało gdzie tygodniowo. Się to, gdzie się to odpali? No, na bazie odu. Stary, kurwa, tu jest 50 tysięcy godziny jest na farmie, wiesz, ile się może zmienić w miesiąc, nie? Ja wiem, ile się może zmienić. To są tak naprawdę dwie bańki za miesiąc. To była moja propozycja. Za mało. Dwie bańki na tydzień. Nie no, proszę. Agenci specjalni, ile nam to zajęło, stary? 15 minut. No, wiesz, że to, wiesz, że ja do ciebie dzwoniłem, jak my skończyliśmy piosenkę, pojechać, rozjebać go, obciąć mu palec, pomęczyć, rozjebać prawie jego ludzi. I to myślę, że to było godzina od twojego zlecenia. No ja wiedziałem, że profesjonalistów zatrudniam, nie? Nie miałem wątpliwości. Bańka tygodniowo. I 50 kams tygodniowo. Nie, już to... Chłopaki, już nie przesadzajcie, nie? Już nie rozpędzajcie się, nie? 800 tysięcy, 800 tysięcy tak tygodniowo. 800 tysięcy tygodniowo i 50 kamizelek. A pierdolę. Nie, z kamizelkami jest problem. To 800 koła i mamy miesiąc, nie bierzemy żadnego zlecenia oczywiście od konkurencji. Tydzień. To tydzień. Co tydzień? Co tydzień, no. Okay. Ale umawiamy się na okres miesiąca. I dwie fury w leasing fajne, dawaj. Miesiąco, nie. Czyli dogadujemy nie się na 3 miliony 200. Chcecie płatne z góry, czyli, czy... Czyli, kurwa, półtorej tak, długiej. Tak. Półtorej długiej, rozumiesz? Ale chcemy za cały miesiąc z góry. No dobra, no to musicie mieć dzisiaj, czy może być jutro? Dzisiaj. Teraz. No teraz po prostu jestem w stanie tyle. Musimy klip kolejny nakręcić. Studio kosztuje stary. Tak. Źle kosztuje na prąd. To dajcie mi 3 miliony 200, tak? Tak jest. Więc panowie, dostajecie 3 miliony 200 no i na miesiąc czasu nie bierzecie na mnie zlecenia. Oczywiście, Pasi? Że tak. Pasuje. Umowa? No oczywiście. Ja wiem, że wy jesteście słowne chłopaki i byście nie zrobili z mordy dupy, nie? Of course. Więc już ci podaję. Ja pierdolę. Tam... Na kładę tu, o! Na pana proszę Boga. Tu na pana. Nie chciałbyś zagrać w pełną grę? W jaką grę? Kostkę. Kurwa, nie mam nic pieniędzy przy sobie. No to... IBAN. Nie no, a co ty chcesz? O milion, low high. Nie. To 100 koła, symboliczne. Nie, pół miliona. 100 koła, low high. Low to jest od 1 do 3, a high to 4 powiem do 6. Powiem ci tak. Normalnie spłukałem się. Nie mam pieniędzy, nie lubię jak przegram, nie lubię nie dawać ludziom pieniędzy. Nie mam. No rozumiem. Dobra. Jesteśmy dogadani w razie czego. Umowa no, jest aktualna. Jak coś, to dzwoń. My jesteśmy w stanie się coś podziałać. Okej. Okay. Tutaj możecie mieć czasami od Rodrigueza, chłopaków. Bo przed chwilą tu przyjeżdżali i krzyczeli, że będą strzelać. Aha. No. No to jakbyśmy nie dojechali do banku, to chuj. A, uważajcie na siebie. No. Dlaczego? Poddaj się. Poddajcie się, poddaj się. Kurwa, nie mogę nic zrobić, nie? Mi łapy, kurwa, nawet nie mogę wycelować. Nie chuj, trzy bańki w pizdę. Jeszcze i... Chodźcie wszyscy. Wszystkich
brać? Tak. Gruby priorytet, gruby priorytet. Wszystkie bierzemy. Poddaj się, poddaj. To nie. Chłopaki, źle robicie. Cicho, spoko, kurwa. Załóż tu tę japę, kurwa. Ale nie awanturuj się tak. No to tak krzyczysz. Tam sobie pogadacie, pogadajcie teraz, kurwa. Przejechaliście przed sekundą. Gdzie? Tutaj. Jak my tu byliśmy cały czas. Mówię ci, że Martinek weź przesiąść tego z tyłu do przodu. Powiedz mi skąd my jesteśmy. Jesteśmy. Ale ty słyszysz co ja dzisiaj mówię, idioto? Głuchy jesteś? Chcę ci to wytłumaczyć. Z kim wygadasz? Ty gadasz. Spokojnie. Jesteś za Martinkiem, on się nie poddał i sobie tu wjechał. No to co, no to my nie będziemy. Panowie! Panowie, były interesy do zrobienia. No to my nadal mamy interesy do zrobienia. Sobie. 2 kg, 250 gram. Ty nie mieszajcie nas to, my jesteśmy artystami, puściliśmy się single, przyjechałem po pieniądze do inwestorów na klipy, a tu taka afera. O, no bo widzisz, po pieniądze trzymać jak go prosiliśmy. No niestety tego nie zrobił. Dobra, dawaj dziś się ale schowamy. Czemu nas mieszacie w ten syf? Ale co wy chcecie od nich? Zostawcie ich. Co mogliśmy? Przecież oni nie strzelali. Chłopie, przecież ja miałem ręce podniesione do góry. Kolego. Sądź. Może to odkręcimy, co? Weźcie se, no weźcie se grubego, mnie zostawcie, kurwa, nie mam nic wspólnego z waszymi poruchukami. Nie mieszajcie ich to. Posłuchaj mnie, stary. Gadasz se z szefem, jak będzie chciał, żeby cię puścić, to cię puścimy i tyle. Mhm. Mieliśmy proste zadanie, ja je po prostu wykonuję. Słucham cię. Czyli to jest pies. Szybkie stwierdzenie. To jest żywopłot jak coś, bo nie wiem czy masz. Halo? No? Ty, halo? Kurwa, bo... Ja pierdolę. Się w chuj dzieje. Ciężko się na rozciągniętym jeździ, nie? Jak jest napęd 4x3, a nie 4x4? A ja wiem jaki tu jest napęd, bo to jest moja fura. Dobra. O. No niestety... nie jestem w stanie wrócić już dzisiaj na RP. Słuchaj. Dokładnie. What? Javier Salon Motorsport, kurwa. Dzień dobry panie Javier, że Samir z tej strony. Gdzieś tam rozmawialiśmy odnośnie auta, my ten dzisiaj klip dzisiaj nagraliśmy, nie wiem czy pan miał okazję zobaczyć, czy panu wyskoczył. Miałem okazję. Wie pan co, byśmy potrzebowali doradztwa z autem, bo bardzo dobrze idzie ten klip, zarobiliśmy ogromne pieniądze. Niech mi pan powie, czy jakbym, bo chodzi o to, że chcemy kupić auto w salonie, ale widzę na komisie jest za te same pieniądze w sumie, tylko że ma napisane full tune, a i tak chcemy zrobić swap silnika. Czy lepiej kupić wtedy niepierdziane fotele, nówka, sztuka, zero przebieg, czy takie salony, które ma full tune? Czy ten full tune jakoś kooperuje z tym silnikiem, czy raczej wręcz przeciwnie? Kooperuje, ale silnik to jednak main rzecz jest. A jakbym miał pan wybrać Tempesta, Reapera, to co bym pan polecał? Chyba on wysiadł. Nic z tego. Kurwa, nic z tego. A co warto zakupić? Dobra, weźmy, wyglądają jak Lambo, chuj to obchodzi, co oni gadają. Na. Komfort, co kupić? Co? Znaczy SUV. Co? Rebla. Kurwa, panie, ale my chcemy się prezentować, Lambo, dobra, bierzemy Tempesty, na razie. A pan może silniki... A silniki pan może wymieniać? Tak, ale aktualnie cenię jestem. Dobra, to za chwilę, bo kupujemy. Pozdrawiam. No jasne. Jak no, Rebla, kurwa, ty, Rebla. Którą chcesz? Ja mogę... Kurwa, nie wiem. Kurwa, jest chyba, że jedno i jedno R8, bo R8 też by było fajne, jakbyśmy zrobili, żółta. Ty jesteś ziemnięty? No oglądasz klipy w Stanach? No R8 też jest. No dobra, a to jest tak, jakbyś kupił M4 i kurwa S3. I mówił, też jest dobre. Nie, stary, nie jest tak. R8 dobra fura. Dzień dobry panu. Dobra, jedziemy na jazdę testową, ty się karniesz Tempestą, ja się karnę R8 i kupujemy. Dobra. Ja mam lepszą propozycję dla... Słucham. Jaką? Te
artezanu tu stoi, nie? On jest V12 na furtuniku, ja bardzo za nie je oddam, a one... Które? Dziś... Które? Tu. To? Tak. To wygląda jak rozjechana żaba. Ile za to? No jest 4,5, ja mogę za 2 oddać. O. Za 2? Za 2. A ile kosztowało? No to ja kupiłem to za 3 od kolegi. Co się pan mówi? 5 za 3,7 od kolegi miliona kupiłem. Kolego, a ty coś tam wam wbrył, czy co? No kurwa, pan jest to dobry biznes, nie wiem, że go chuje. Żartuję mi się, gujaczek, no, i... trzyka piękny, twoją kochankę. W salonie 5,7 miliona kosztuje. Bierzemy! 5,7 miliona w salonie? No, się tu nie gra. Pał 12 i Fulton, no możecie sobie pojechać. A jazda testowa? Nie, bierzemy. No, mogę wyjąć to, poczekaj. Dobra, zaraz zatestować, a bierzemy. Kurwa, jaki ty myszko jesteś, kurwa, cudowny facet. Coś tu śmierdzi. Chyba buja ci się podoba, co? Kurwa już. Dobra, o kurwa, co to są za drzwi, ty? To to kurwa jest szafa, co to jest? Ja pierdolę! Co to jest? Tego nie... Dobra, ja to kupuję! Chodź, siadaj Julio, karniemy się. Może mielić na początku, bo jest V12 i duża moc jest. Ale 390 projektów. Wow! O, ciekawe. Kurwa, no te drzwi to przesada. No mega kurwa, ty... To co... Jak to się nazywa? To co tak powietrze dmucha i latasz na tym. Odkurzacz! Hej, fuj, dobra pura, pa, no pa. Policja nas goni, pa, spierdalamy, tapy dostajemy, w pizdę już, pa. A ja mielę 60 na godzinę, pa. Daj prostą. O kurwa. No potem jest dobrze, no ale co z tego, jakby nie wyhamujemy, a nie skręcimy tu. Ja nie wyjadę z odholnika. Podbije nas. Po co się dzieje? Podbije nas. Ej, no dobra, jest, ale sprawdźmy. No, no ale widzisz, co się stanie. Krawężnik. Czy się dziwi, że on chce to sprzedać? No nie dziwię się. Zeno? Siema, ty, słuchaj, mega chujnia. Wyjebałem się jak chuj. Co się stało? Kupiłem w salonie za 5 baniek jakiś kurwa Zeno. O, Zenwo, gówno, które nie jeździ. No, V12. Ślizga jak pizda. Nie chcesz tego kurwa ode mnie odkupić chociaż za 2 bańki, żebym chociaż na tyle nie był na zero? Tam jest V12, full to wszystko. A jakie chciałeś auto? Kurwa, właśnie próbowaliśmy, chyba weźmiemy Tempesty i chuj dwie i tyle. No ale wyjebałem 5 baniek. Ta, wyjebałem 5 baniek, jeszcze milion kurwa ten. 900-kowa V12. Za 2 bańki bym ci to puścił. To kosztowało kurwa? 5 baniek. Wymienimy się, dam ci fajniejszy. A co? XA21. 4, ale mogę dać ci się przejechać, to zobaczysz. Dobra, to chwila, tylko pogadam z Julio, bo on jest na mnie wkurwiony, bo odjebałem. Sekundka. Kurwa. Niech on się cieszy, że go tu, że go nie ma, że on jest na policjancie, bo już by był kurwa okradnięty. Javier. Panie Javier. No. Przepraszam, że dzwonię, wiem, że tak prywatnie nie znamy, ale no jednak jest pan osobą, która tam gdzieś pracuje w tym salonie i pomyślałem, że może z panem się uda to porozmawiać. Wie pan co, bo no kupiłem jakieś tam Zeno czy coś takiego, mi wcisnął tutaj sprzedawca za 5 baniek. No, włożyłem V12 i się leciutko przejechałem. Czy jest opcja, że pan to odkupi za 2 miliony ode mnie? Żebym chociaż był tylko 3 w pizdę. A tobie to się nie popierdoliło coś w głowie? 1,8 mln nawet. Tam z moim współpracownikiem. I zobaczymy, dobra, co da się dobra, zrobić. Dziękuję. No dobra, no. Julio. No. Ja do wszystkich dzwonię i płaczę, że to kupiłem za 5 baniek, włożyłem milion to silnik no. I mówię, odkupisz to chociaż ode mnie za 2 miliony. Poczekaj, teraz dzwonię do Jacoba, patera. Jako mały chłopalek. Jest! Ej, stary. No. A mogę ci tylko, bo dostałem teraz maila. No. Nowy artysta. Dzień dobry. Dobry, co tam? Cześć, Jakob. Sorry, że ci dzwonię, zawalasam gitarę, ale w chuj się wyjebałem i potrzebuję, kurwa, no ratunku. Co? Kupiłem w salonie auto,
bo wiadomo, tu zarobiłem, tu kurwa single do PRL-e. Za 5 baniek jakieś kurwa Zeno. Jebałem tam silnik. 3 miliony, ci dam, 3 miliony. No. V12 to już jest 6 baniek, a to jeździ jak gówno. Nie chcesz tego chociaż ode mnie odkupić za 2 bańki? 3 bańki. Powiem ci tak, wszystkie superkar, nie pchaj tam silników ogólnie. Kto ci wsadzał silnik? Nie powiedział ci, że kurwa to jest gówno, te silniki do. No powiedział, ale byłem zajarany. Mówię, dawaj kurwa, pakuj mi to, zobacz jakie ja mam auto, patera. I tak się skończyło. Jak chcesz, to ci możemy ten spróbować, bo to jest ogólnie nasza, po części nasza firma, możemy spróbować jakiś zwrot zrobić za ten silnik, na przykład bańkę, jak chcesz. Zwrot za silnik bańkę. Za bańkę, nie, bo ile ty sobie kupiłaś? 900 koła. A jakie to masz, V12, 5.4 czy 6.0? Kurwa, muszę zerknąć, poczekaj. Bo jak jesteśmy jeszcze w stanie ogarnąć jakby zwrot od Stefana, bo to Stefana firma ogólnie. Mogli po części zrobić, że tak powiem, żeby ci ten silnik wyjęli z pizdu. Ogólnie nie jest złym autem, jeżeli chodzi no o... No ta, ale kurwa, nie tego się spodziewałem. Czekaj. 6.0. No to bańka. No to 900 tysięcy po prostu to bańka. Czyli byśmy no zrobili kurwa. Tak, że ja wymontuję, byście wymontowali silnik i bym miał 900 koła, tak? No byśmy ci to 900, bo auta to ci ciężko będzie teraz oddać, jak już tam, że tak powiem, tuningi porobię, nie? No ta. Lipa nawet salon go nie przyjmie z powrotem, nie? Będziesz musiał kombinować, już nie wiem, na salonie wystawić, na przykład trochę taniej, wiesz co dzieje. Dobra, a możemy to teraz ogarnąć w razie co? No daj mi 10 minut, dobra? Dobra. No kurwa powiedzieć, że wymontują silnik za bańkę, a auto jest za bańkę. Choć auto i bańka. Rozumiesz, za darmo auto. Damy je Josilowi. Tak. Na chłop będzie Audi jeździł. Nie no stary, to jest Eurosema. Pierdole, jaki wieśniak. Nie. Pokaż mi rapera, który jeździ Audi. Smolasty, kurwo. No to jest smolasty, kurwa. Spierdalaj. Czekaj, muszę przetestować. Ty kurwa, mu dam zara. Ta Tempesta jeździ jak gówno. Uzi Vert jeździ bez kitu i ma taką w anime. Dobra, ja biorę to, bo to lepiej jeździ, kurwa, a kupimy Tempesty, będziemy się kręcić w miejscu. Też się wezmę ciebie za dobra. Dobra, zdechniesz i wezmę wszystko. Dogadaj się to, jak powiem to. No to dogadujecie się, czy nie? Ja dogadam, tylko muszę wstać. Tylko okay. Chcemy zaliczkę, bo nam nie jest starszy. Słuchaj, zaraz robimy tak. Jakie było? 1, 3... Nie. No to musisz dać mi swój numer. 1, 3... 7, 7... Dzięki. 5, mam 8, 4, 0, 7, 3. Tą kurwa laskę z moich cycków, no. O fuck sake. Halo. Wiesz, no Samir, ta? Ta. No ja mam telefon z tą VZ-ką. Tak? Okej, okay. Czyli mam się skontaktować. Przecież mi. Kurwa, do ja się dodzwoniłem. Halo. Telefon sprzedałem. A, no do ile za niego, telefon. Ile dajesz? Proponuj kolego. Co? Proponuj. 2-2 kosztuje w salonie, za 2-2 ci go dam z tą V8-ką. Ale wiesz, ta V8-ka to jest tam chuja warto, to musi być V12, kurwa 6-0 wkładane, tu tak będę musiał doinwestować. 2-1. Jak weźmiesz teraz? Tanie tego nie znajdziesz na pewno. A to ma Fultina u ciebie? Tak, oczywiście. Podjedź na Windshow, Naomi mówi, żebyś tu przyjechał. Jadę. Chodź Julio, mamy już jedno, trzeba to wynegocjować. Dole. Ale przylew, czy chcesz kupić w komisie? Jak nie chcesz podatku, to wystaw za dolara, ja ci przeleję. Pół przed, pół po. Słuchaj, bo my mamy, wiesz co mamy? Taki ten, park kurwa. Rozrywki, karuzele mamy. Gdzie to jest do chuja pana? Prosto. A dobra. No aż wystawię cię za bankę 900, dawaj. Paś. Pojebane w ten podatek. A mógłbyś się jebnąć o zero? Jebać sąd. Nie. Biedne! Ty, a ile masz z tego podatku? Ile będzie podatku? Kurwa, za 140 koła. No to puść mi to za 100, mnie jebiesz 4 do przodu, ja cię nie wyjebię, no mogę się dać siano przed. No to mi przelej siano przed i ci wystawię z dolara. Ile? Dobra, dawaj tą bańkę 800, kurwa. No, 700. Bo nie bierzemy. Wuja, kurwa!
400 koła puściłem. Dobra, wystaw do dolara, bo ja się boję, że ty mnie oszukasz. Ludzie no nie oszukam będą się szukać. Ludzie będą się dobra, wystawiam za bankę 900. Nie, no nie, bez powodu, dobra, serio. No, no to przelewaj bankę 800, dawaj. Iban. 120. Wysłaliśmy, doszło? Banka 800, ujawali. Ja? Si. Kurwa, ryzykownie. No przecież się nie opierdolę. Oni mówią co nie inny. Wyceluj, kurwa. No nie, w życiu nie bańka. Pilnuj go z klamą już lepiej. Pilnuj go. Pilnuj. Wysłałeś? Poszło. Dobra, spierdalaj, jedziemy. Wyjebać go. Jedź. Jedzę na rozumie, jedź. Ja, ty jesteś przechujny. Ja pierdolę. Kurwa, myśmy mieli bańkę 800 do przodu. Wysłał mi 180 koła, kurwa, bo się bałem, że mnie ojebiesz. No nie ojebię cię przecież, dawaj, żeś, kurwa. To muszę dosłać 1 620 000. Tak jest. Jebane aroma Kingi, kurwa. Jebać to go z klamą, Julio. No przecież się nie wyjebie. Jaki Iban? Celuję do ciebie. 120. No, 120. Celuję do ciebie teraz. Celuj. Już. Powiedz! Samir, powiedz coś. No zostaw go, kurwa. Co ty robisz, wyjebał kurwa? Nas. Dobra. No nie ojebałem, no wyjebał nas, ale czekaj. Żeby ktoś tam, kurwa, nie kupił tego, ty. Ty stój tu. Siema, czekaj, bo tu jest zadyma. Co się dzieje? Zadyma, co się dzieje? Wyjebali mnie na 1 800 000. Kto się wyjebał na 1 800 000? A nie, czekaj. A właśnie, załatwiam z nimi kontakt. No i co można robić interesy? Wiedziałem, że mnie nie oszukasz, na ciebie nie podejrzewałem. Ho. Dobra, to jebać to, co tam, Morko. Dawaj, kupcie ten, co ja ci proponowałem za dwie bańki. Jebany jednorazówy, zacznę miarać zamiast cygara, kurwa. Dobra, ty, bo ja mam, kurwa, znajomości, ile zapłacili za to gówno. Możemy zrobić tak, że po prostu... Patrz, zrobimy tak. Ja ci zaproponuję, ty powiesz, co tym sądzisz. Tylko daj mi sekundę, odbiorę telefon, bo jest, kurwa, grube gówno. Halo? Teraz wracam. Okay. Jestem na kardilerze, stary. Ile osób potrzebujesz, kurwa, do tego jebanego odbicia? Ja jadę na odbicie. Chcesz? Tutaj mogę ci załatwić. Ja jadę. Odbicia. Ja też. Tylko to jest gruba, kurwa, akcja. Ja też. No, jestem z Samirem. Ja też. Myślę, że dadzą radę. Nie, no, on się pyta nas, o nie, kto z kim ty rozmawiasz? Dobra, a to ty robisz z nimi, kurwa, wiesz o tym? Nie ma wymigiwania się. Ja tu jeszcze jest, zaraz się kogoś znajdzie, kurwa. Dalej, babo chłop. Dobra, czekaj. Dobra, panowie, kurwa, odbicie 1 000 000. Dobra. Dobra, jak dasz mi znać jutro, to się pozbędziemy tego gówna. Kurwa, ogólnie jest opcja, że to się zaraz przemachloi, bo jeszcze gadałem z Jacobem. Tu wyjebiemy gdzieś, tu pach. Silniki pozamieniamy, bo ja mam dużo silników, a mało możliwości. Dobra, czekaj chwilę, opierdolę tylko to auto. A nie, dobra, mam, no. Mam. Dobra, halo, musisz się ustawić. Nie, daj mi do ręki. Tam. Okay. O, dobra, mam. Wystawię tu to auto i jeżeli ktoś ci jest sprzątnie sprzed nosa, to będzie. Julio, zajeb to auto. Ale tu chodź, nie, ty. Aby ty nie musiała kupić samochód. Gdzie, tu? Gdzie? Samir, gdzie? Los. Zaraz pieniążek pewno będzie zrobił. Samir, gdzie? O kurwa, sępy, kurwa. Witam. Tu mam stać? Tak, tu stój, tu jest dobrze. Witam wszystkich, życzę miłego wieczoru. Tu? Oje, to tutaj nie pasuje. Nie, czemu? No oglądamy. Piękne auto. Kurwa, no, bardzo nie. Fajny klasyk amerykański. To jest... Tak, je robicie w chuja, to klasyczek. Przysięgam. Ale ty stój i patrz, a nie, że ktoś tam na wózku zaraz ci kupi. Nie, dobra, zajebiamy auto, my tu pilnujemy. My obstawiamy. Jessica, pilnuj auta. Jaka kurwa Jessica? Jessica, ich nim jak dla kurwy, Charlie. Charlie, Chaplin, kurwa. Taki żarcik sytuacyjny, potrafię być śmieszny. Zajebaj ci już auto, wiesz o tym, on też to pewnie dawno zostawił.
No zajebali ci, bo tam stoją i spierdalają. No. Brawo! Brawo! Brawo, 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 brawo! No cóż. Zajebaliście ich na auto, nie? Nie, ja pojechałem już po Kamzy, bo na odbicie, ale tam chulio został. Mam chłop na wózku obok nie jeździł, to jego pytaj. Ja zaraz tam przyjadę. Za ile to odbicie? Kurwa, jak ja mam już chyba 40 samochodów sportowych. No. Dobra, a no czy to konwój, tam będą długie, bo nie wiem co brać. No, oj kurwa, będą. Javier, będą. Dobra, apce, muszę klamę sować. To jest Javier? Dobra, Javier, zajmiesz się nimi, prawda? No. No, tutaj zorganizuj autko, kamizeleczki, broń, full opcji tutaj dla panów. Halo. Oj tak. Halo. Dobra, to ty. Dobra. No i git. Oj chuj. Ja czekaj, czekaj, czekaj. Oj, oj, oj. Słucham. Jest was trzech? Da, a tu już na teraz? No, na teraz, na teraz. To chwilka. Bo zaraz... Panie Pablo. What? Tak. Bardzo przepraszam, że musimy przesunąć tą rozmowę, ale mamy w tym momencie robot za milion i nie możemy jej odpuścić, a czekaliśmy tylko. Dajcie nam 15 minut. 15 minut. A jak się z nas kontaktujesz? Daj numer. No. Jedź. Idź, ja się boję wejść. Bardzo chętnie. Nic się nie bój, to pan jest bardzo miły. Dobra i... Już mi kurwa po nocach nie dzwonił tylko. Jedziemy. To jest właśnie. Dziękuję, to jest piękna. Piękna historia Los Santos. Ja pierdolę, stary. Co? Może tutaj poczekamy. Jak mnie kurwa przez to wsadzą i będę ścisnął kurwa 1100 miesięcy, to ci łeb rozjebie. Oni z prawej strony będą jechać naszej teraz. Mam zmieniony głos, czy nie? Tak. Mhm. Oni tutaj od prawej strony będą jechać, to nie wiem jak się ustawiamy. Tu od prawej w tą stronę, w naszą i tam prosto. Tak, oni prosto będą jechać, jakby z prawego. Ja się ustawię tam naprzeciwko, na tym dachu. No. To się ustawę. A przykład tu jedynkę, nie? O, jadą. Czyli busik. To no, busik. Dobra, go. Go. Prowokowałeś tego jednego psa, bo ja tam zaraz... Leży, kierowca. Jakie oni mają kamzy? Co oni mają za kamzy? No to było lekko dziwne. Dobra, i teraz tak. Masz na zatrzymanie. Jednostki, które są... Ale zdjęcia by się przydały jeszcze ich, bo nie musimy rozróżniać ich wizerunek. No to zróbcie zdjęcia, na spokojnie. To chyba masz dowód. Teraz ja tak, mamy kolejnych rannych, którzy odbijali, więc tych przetransportujemy na początek na komendę. Zostanie tam dwóch funkcjonariuszy w momencie, kiedy wsadzimy ich wszystkich do celi i dopiero tych będziemy transportowali na szpital. Tak, żebyśmy mogli być jednostkami zdolni w razie czego reagować na jakiekolwiek odbicia tej strony, ewentualnie tej strony. Więc tak, ta grupa tych ludzi ląduje do autobusu medycznego, tak? Jedziemy z nimi na początek na szpital, dowieź ich i oni czekają zamknięci w tym autobusie na terenie szpitala do momentu, aż my z tamtymi dojedziemy, wsadzimy ich do celi, zostawimy tam dwóch funkcjonariuszy i wrócimy do tych, żeby tych przetransportować. A tamtymi się w międzyczasie zajmie dwójka funkcjonariuszy, żeby to szybko jak najłatwiej przeszło. Okej? Okay? Mam nadzieję, kurwa, bo nie chcę być pierdzić w paszek, kurwa, za darmo. A gdzie jest przesłuchaniówka? Myślę, że komendę znam, Lala?
No a skąd mam wiedzieć? Ja zawsze w prawo skręcam, bo nigdy na lewo. No co? Zapraszam tutaj pana też. Dobra, to my pani powiemy prawdę i tylko szczerą prawdę. Dobra, a więc ja zawsze pierwszy. Mhm. Celowałem z karnistra tego, co trzymam aktualnie, kurwa, na plerach, zamontowanego jako plecak. Bo mi go uprzednio wkładał w dupę. Mam tą maskę, ponieważ jesteśmy gejami i tak uprawiamy miłość publiczną. Wlewałem mu, kurwa, benzynę. Lał mi do dupy 9.5, tak. No i po prostu było nam głupio przy tych wszystkich gangsterach o tym powiedzieć, ale teraz przy pani, pani jest kobietą, pani nas zrozumie, poczuliśmy, że możemy powiedzieć prawdę. My nic z tego nie robiliśmy, po prostu znaleźliśmy się w złym momencie, w złym miejscu i w złym czasie, tak. Jakby wiesz, karnicer nigdy nie przeszkadza, kurwa, za żadnym stopniem. Dlaczego strzelaliście? Nikt nie strzelał. Jak, kurwa, strzały, ty. No pani jeden, może sprawdzić proch z niego, ze mnie, naprawdę. My chcieliśmy sobie strzelić, kurwa, ale nie mogliśmy, bo nie zdążyliśmy nawet. Ogólnie mamy po prostu, no jesteśmy już w długoletnim związku, wie pani jak to jest, wydaje się czasami rutyna. No i 3 lata już dokładnie. No właśnie, no i po prostu stwierdziliśmy, że spróbujemy sobie gdzieś tam na łonie natury, a że mieszkamy w mieście, do Sandy daleko, no to myśleliśmy, że no nie będziemy nikomu przeszkadzać, a tu taka afera wyniknęła. Jakby już nawet, ja mogę iść siedzieć, tak, nawet za niewinność, bo nic nie zrobiliśmy, ale najważniejsze to, żeby nikt się... Pewnie. Najważniejsze, żeby nikt się nie dowiedział, że takie coś miało miejsce, żeby to nie wyszło na miasto. Niestety nie ja tym dowodzę. A czym ty, kurwa, dowodzisz, Lala? No po prostu was pilnuję. Kurwa, jakieś siedziby zgromadzonych ludek, czy jak? Dostałeś polecenie od rangi wyżej, żeby nas przesłuchać, to my powiemy szczerą prawdę i tylko prawdę. Nie, dostałam polecenie tylko, żebym was przyniosła na przetargi. Aha, czyli działasz pod czyjąś kandydaturą, tak? Nie ma. Widziała pani się teledysk na Wizard News? No, to pana teledysk? Tak, i dlatego chodzi o to, żeby nikt się nie dowiedział, że to jest mój chłopak. No, ale nikt nie musi się dowiedzieć. Czy pani myśli, że my byśmy jakieś strzelaniny uskrzyczniali? Przecież no, to my muzyka, tak? To jest mój producent, tak naprawdę mi napisał ten tekst, ja tylko zaśpiewałem. A tak na funkcjonariusza jednak gdzieś, kurwa, pierdzieś w pasiach. Zaraz ciebie będę pierdzieć, dobra, kurwa. Dobra, ja ci szybko tam wystawię, bez pierdol. Ale co? Pomoc ucieczce konwoju. No, pomoc ucieczce konwoju, posiadanie broni klasy 1 bez pozwolenia. No to mało wyjdzie, spokojnie. Trzeba było jeszcze napaść na funkcjonariusz. Bo jaka napaść? Po pierwsze, primo, nie było napaści, bo ja byłem tylko kierowcą. To po pierwsze. Broń była nieużyta. Mimo wszystko muszę ci dać. Ale co to znaczy pomoc w ucieczce, jak oni nie uciekli? 932 miesiące komuś wjebali. Ja pierdolę. To ma 900. Ja. Ty? Tak, słuchaj. Kurwa, nagrabiłeś się, stary. To ja strzelałem do ciebie i specjalnie przy samym końcu już mówię, dobra, nie pociągam za spust. I tak mówię, jebałem 20 kul. Niech żyje. Skróć mi ten. Z 900? No. Ciężko będzie. Nie, no to nie ja, przecież ja, kurwa, nic pierwszy nie zrobiłem. Pierwszy raz idziesz? Nie, to, jakie, to nie jest do mnie 900, to komuś, kurwa, kora wypiął. 55 miesięcy. Pani kochana, 30. A to Nie pójdzie szybko. No widzi pani, jak ja jestem śliczny? Przecież ja zostanę w więzieniu celem numer 1. No, wszyscy będą być na celowniku. Ja nie mogę tam tyle siedzieć. Proszę pani. Panie kochany, pan szybko zrobi tam, ale co ma. Ale niech pani pan ma na uwadze, ile ja tu siedzę już na przesłuchaniówce. Ja przecież wiem, to już... No to wystarczy dopisać w notatkach. Wystarczy dopisać w notatkach, że już by zostało tutaj... Żeby... O, to niech pani... Albo nie, współpraca nie, bo będę konfidentem. No ale to jest 30 minut, a już tu siedziałem. No skróćmy na 30, wtedy 15, no 30 miesięcy odsiedzę, wyskoczę z puchy, first day out, kociołek kurwa przy tym, przy autostradzie, matka witam, jak krojonym chlebem. O 15, o 15. Nie. Proszę cię, o 15. O 10. 15, proszę. Proszę, ja tam nie wytrzymam tyle. Wytrzyma pan. Chodźcie, baza. Baza. Która? Ej, out, no. Tak, o tylko bym jedno auto chciał. Jakie? Żadnych rzeczy. Jakie? R7, które zostało specjalnie zrobione, kurwa. Jest jedno to auto... Upaść i... tylko tutaj jakieś, co jest. To ci kupimy, bo będziemy bogaci z piosenek. No wiem, no może to R7 da radę zakupić. To jest jedyne auto w sumie, bo ja nie chcę, że jest aut, nic.
to mi starczy, żebym miała i miała, bo tam jest dwie rzeczy są fajne, które zostały zrobione. To jest przede wszystkim ja. I kurwa ja! I masz mi synuś kupić za te wszystkie lata, to będzie twoja zapłata. Pięknie jeździsz, kurwa. No i fuj, tragiczny wypadek na dwójce, proszę państwa. Śmieć wygrał, kurwa, w kasynie nie umie jeździć. Ja mu dałem pieniądze i wygrał, to po pierwsze. Aha. Po drugie, w dzisiejszym wydaniu mówi dla was reporterka Weasel News, mówi dla was reporterka Teresa Kalkut. Będziemy nagrywać porno na z Pawłem na Jeżycach. Dlatego to spotkanie się będzie... Ładnie nam odjebało znowu. Przyjedź. Dziękuję Samirku za furkę. Tam gdzie ci palec zajebali. Co to jest za... Bet. Halo, halo! Przyjedź tam gdzie ci palec zajebaliśmy. Wypierdalaj. Ale mu zajebałeś na kuchunę. Na schaby. Co? Nie no, gdzie ja na dnia... Przyjedź normalnie. Dobra, słuchajcie. No. Rodriguez mówił, że daje nam 3 bańki za to, jak nie będziemy go atakować, ani nic mu robić. Ale no, my go możemy, kurwa, wystawić do Pabla. Które to zapierdolę? Na razie to posłuchajmy, co chce Pablo. No. No witam. Dobry. No, witam. Witamy. Hello, my bro. What do you want? Widzę, że odjebałam wam od kasy. Więcej tych sportowych u mnie było. Popatrzcie się. No, to... Za ten singiel. Wypalił, no. Diamentowa płyta już. 4 godziny. No tak jest. Co tam? Ja się pytam, co tam. Wytłumaczcie mi o chuj wczoraj chodziło. No co mam powiedzieć, panie Pablo? No, kurwa, dziwna sprawa wyszła. Ja myślałem, że... Ja powiem szczerze, jak było. Ja myślałem, że wasz konflikt jest aktualny, a to się okazało, że nie. No i myślałem, że to ucieszy Julio, że tu jakiś palec z prezencie, a tu cały chuj. Się okazało, że wy koledzy i niepotrzebnie się to zdarzyło wszystko. Tak. Co? A ja słyszałem coś innego na mieście. A co ma słyszał? Prawdopodobnie, praktycznie wszyscy dobrze wiedzą, że sami się do tego przyznajecie, że jesteście grupą najemników. Mi się podoba. A jest jakaś walizka pieniążków, żebyśmy mogli zacząć rozmawiać? Ja nie potrzebuję najemników. No, ma swoje. Bardziej biję do tego, że ktoś was wynajął, dlatego... I ja bym chciał was wynajął. Ciekawi mnie tylko... Poseł. Pieniądze są aż tak ważne? Dla pieniędzy zrobicie wszystko? Nie, przyjeść. Ile wam Martinek zapłacił za tą akcję? 14,5 miliona. Chciałbym, tak żeby poważnie? Tak było. No nic tam nie zapłacił, to nie on. Jak wam nic nie zapłacił? Czemu ty kłamie? No nie on zlecił to zadanie. Słuchaj, problem jest taki, że mnie kłamać nie musisz, bo robicie... Zrobiliście zlecenie dla osoby, która ma strasznie długi język i gada praktycznie wszystko wszystkim. A to prawda. No. Przekonaliśmy się. Już się przekonaliśmy. Więc dowiedzieć się o tym, że to on was wynajął, że to on wam to zlecił, że wam za to zapłacił, to nie jest problem. Bo to już wiedziałem tego samego dnia, czyli wczoraj. A mnie zastanawia, jaka jest wasza cena. Dał 14,5, to my po promocji minut 5% dla ciebie, bo się znasz z Julio, to 14. 13,750. Dla palec. I palec gratisie. No, weź. Pyta Marce. Jakby dobra, to mamy może tyle, co dla palców w jednej ręki, no niestety więcej niż twojej w lewej. My pieniądze, narkotyki i fajne życie, a... Zresztą to na dziwnie tak w sumie. Pytanie, skoro wiesz, że rzekomo jest to potwierdzone i wiedziałeś to już wczoraj, gdy się to zdarzyło, że zlecił to Martin, to po co tu przychodzisz? Żeby potwierdzić informację i dowiedzieć się, jaka jest nasza cena. Oraz złożyć wam swoją propozycję. Moja propozycja nie jest finansowa. A jaka?
Na początku chcieliśmy wam zrobić krzywdę, ale stwierdziłem, że po co trenować wykonawcę, skoro można uderzyć do zleceniodawcy. Także posłużyłem się starą metodą oko za oko, ząb za ząb, a do was przychodzę z propozycją. Ja wiem, że najemnik, tak jak wy, idzie tam, gdzie jest pieniądz. Ja natomiast pieniędzy wam nie będę proponował, bo nie mam dla was zleceń, ale mam dla was propozycję. Mm-hmm. Jeżeli ten osobnik przyjdzie do was z kolejną ofertą, choćby nie wiem, jak była wysoka finansowo, to żebyście jej nie przyjęli. W skrócie, żebyśmy sobie nie wchodzili w drogę. Ja nie będę wchodził w drogę wam. Nie będzie mnie interesowało, co robi się na mieście, a wy nie będziecie przyjmować zleceń od tego człowieka i wpierdalać się bezpośrednio w nasz konflikt. W zamian za co? W zamian za spokój. Ale my na spokój nie kupisz, my lubimy adrenalinę. A do adrenaliny będziecie mieli bardzo dużo na mieście. Tylko ja nie chcę być powiązany z waszą adrenaliną, nie chcę być jej dawką. Powiem tak. Tak. No kurwa, bardzo fajne, miłe argumenty, ale nadal chuja na tym zarobimy. Spokój to my mamy w piździe, spokój to mam jak śpię, chociaż nawet nie, bo mi się śnią koszmary. Żeby ktoś za jajka chwyta i to czuje. Żaglówka. Żaglówka, że tata wchodzi, podnosi minuszkę i mówi, żaglóweczko, ty moja płyń. Też mi się tak śni. Więc no daj coś, daj nam coś. Albo daj nam roboty. Mówisz o pieniądzach i mówisz o tym, że chcesz zarabiać. Nie, robotę. Robotę. No ale robota musi być płatna, którą cię musi sfinansować. No mówią o pieniądzach, no nie chodzi tylko o pieniądze. Czasami za sprzęt warto pieniądze. Polatać. Sprzęt, towar, wyposażenie. Jakieś korzyści. Mam za dużo gęb na utrzymaniu, żeby się was karmić. W takim razie... Ja widziałem waszą wczorajszą reakcję. Moi ludzie mają podobną reakcję i wiem, że nic z tego dobrego nie wyjdzie. Jak się zaczniemy ze sobą strzelać, to i wy, i my chuja zarobimy, bo będzie niepotrzebne gówno. No dobra, ale tak czysto teoretycznie. Jeżeli powiedzmy my jako najemnicy mielibyśmy, albo nawet nie dostawalibyśmy innych zleceń, albo dostawalibyśmy, a ten osobnik, o którym jest mowa, płaciłby najwięcej, no to co, mamy nie brać pieniędzy, żeby być spokój, to będzie spokój, ale w nędzy i w bidzie, no. Dla nas spoko, możemy się dogadać, jak najbardziej. Szanujemy również to, że, tak jak pan powiedział wcześniej, no, chcieliście nam zrobić krzywdę, ale nie zrobiliście. Ale można się dogadać w jakiś sposób, tak? My też jesteśmy chętni działać. Tak jak się powiedziałem, na mieście będziecie mieli dużo roboty. Ja was poprosiłem tylko i wyłącznie o to, żebyście nie pakowali się między mnie i Martina. Mówicie już o tym, że czegoś potrzebujecie, to jeszcze żaden z was nie złożył żadnej oferty i nie powiedział, jaka jest wasza cena. 3 razy już was zapytałem o cenę. Słyszałem, jaka sama jest 14 milionów. Cena zależna jest od roboty. Chodzi o spokój. On chce, żebyśmy się nie mieszali. Ile ma nam dać, żebyśmy się nie mieszali? Kokę. Jak chcesz spokój, to daj nam trochę towaru, ale tyle, żebyśmy się mogli zamknąć na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie nie będziemy wychodzić. Zamkniemy się, zaszyjemy się. Kasynko, tutaj. O, będzie klikane. Będziemy sobie, kurwa, sypać rajki. I będzie nas 2 tygodnie, raz nie zobaczysz na mieście. Ile to dla ciebie towaru, żeby cię na 2 tygodnie uśpić? No ja to, kurwa, pewnie i 0,1 i będzie tyle, ale to z Julio musisz pytać, bo on jest, kurwa, od tego i to jest najmocniejszy zawodnik. Ja mam tyle ze żartu, kiedyś bym zżarł tyle, ile było, więc to lepiej już Badi powiedział. Brem, 2, żarłem, 5, 10, 15, też żarłem, no to ciężko. On też lubi jeść, więc... Dwójka, trójka będzie git, no. 2-3 tysiące, 10 tysięcy saszetek, ile potrzebuję? Ile to 2-3 kilo, 2-3 kilo. 2-3 kilo. Bardziej 3. Bardziej 3. Na tydzień. Tydzień. Banerka. Na tydzień i wtedy dzwonisz i tak. Mandy, ja mówię, jestem i jadę. Spokój. No. Zbyt wysoka oferta.
No to daj kontrę. Nie ma dostawcy w mieście, który zapewni wam taką ilość. Posłuchamy propozycji. Wstępnie mogę wam rzucić 1,5 kilo w dniu jutrzejszym. A później pomyślimy. Co ja drużyna? Dostawy koksu do tego miasta są strasznie... do bramy, później się nie znamy. Dostawy koksu do tego miasta są strasznie ciężkie i strasznie małe, także 2-3 kilo będzie. To jest już duża ilość. Wydaje mi się, że jest w porządku 1,5. No to naczelny nasz narkoman tutaj siedzi. On będzie się rozliczał z panem Pawłem, tak? Ale pojawia się jeszcze jedno pytanie. No. Jaką mam gwarancję, że jesteście słowni, jak powiedzmy, że Martinek sobie troszeczkę towaru przybunkruje i za 2 dni bądź za tydzień rzuci wam 5 kilo, to nie zmienicie zdania. No to bramy, no. Później się nie znamy. No, no co mogę powiedzieć, no. Gwarancja jest na gębę, ale 1,5 kilo to też nie jest mało. Przecież tam pan powiedział, że ma pan ludzi, ma pan możliwości. Jak my się nie będziemy mieszać, to się nie będziemy. Jak się zaczniemy mieszać, no to chyba są odpowiednie do tego środki, żeby nas uspokoić, tak? No ja właśnie chciałbym zapobiec temu, wiesz, bo ja ci powiem tak, moi ludzie byliby pewnie bardzo chętni do tego, żeby się coś działo, a ja wolałbym temu zapobiec. No pieniądze lubią ciszę i spokój. No, co mogę powiedzieć, my jesteśmy ogólnie pierdolnięci, więc... ja mogę powiedzieć, że tak, a za 3 minuty się okaże, że nie, no z mojej strony tak. Ale no, nasze słowo jest warte, kurwa, z pustą samarę, nie? Mega, nam robisz tutaj promocję? No nie no, kurwa, no ale przynajmniej jestem szczery. Musiałbyś nam tyle płacić, żebyśmy naprawdę mówili, o nie, nie, kolego. Pewnie. Powiem tak, no jak nie, my nie mamy teraz w tym momencie żadnego interesu mieszać się, to są wasze sprawy. Mamy teraz studio. Plany wydawnicze i tym się zajmiemy, a koks w tym pomoże, bo sobie będziemy siedzieć w studiu i walić rajki. Więc no, z mojej strony mogę obiecać, że no nie będziemy się mieszać. I nikt nas nie przekupi jakimś kurwa 2 kilogramy koksu, czy jakby miał tam więcej. Dokładnie. Niech Julio poświadczy. Świadczę. No. Na paluszek. Na który? U lewej ręki. Obojętnie. I chuli od obiecywania na mały paluszek, to powinniśmy mieć już wszystkie palce ucięte. Chcesz, mam cię powiesić na tym? Będzie się kurwo w kółko wkręciła za szyję, Sina? Dobra, nie ma co być piany. Dogadani z naszej strony na pewno nie będziemy się wpierdalać. Dogadani. Półtora koksu jutro. Jest spokój. My się też nie chcemy za bardzo mieszać, bo dobrze nam idzie, kurwa, niepotrzebne są te interesy, jakieś kurwa, nie daj Boże strzelaniny, ktoś ucierpi. A na pośmiertną płytę jeszcze nie mamy, kurwa, tyle numerów. No dobra, trzymam was za słowo i widzimy się jutro w takim razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy za wizytę. No i tak to jest, no. Ja wam coś powiem, nie? Bym go rozjebał. Jak oni wszyscy je, kurwa, zbiorą w kupę i się dowiedzą, jak my tu działamy, nie? To lepiej dzwoń do pastora, czy jest, kurwa, tam jeszcze wolne miejsce gdzieś, bo nas stąd, kurwa, wywiozą. Wywiozą, no wiem. Wywiozą, jak... O Jezu, jeszcze jest... Jeszcze są ci od, kurwa, wiesz. Kto? Konfitura Kartel. A tobie to się a, nie Jezu, zapomniałem o nim. Ej, my chyba ze wszystkimi działamy przeciwko wszystkim.